Stowarzyszenie Miłośników Broni powstało, żeby zrzeszać osoby zainteresowane bronią, jej historią, jej budową. Oczywiście także strzelaniem w niej. Rzeszamy członków, mimo nazwy jakby lokalnej, rzeszamy członków z całego kraju. Członkostwo w naszym stowarzyszeniu umożliwia uzyskanie pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich. Dzięki temu, takiemu pozwoleniu możemy kupić broń zarówno współczesną, jak i historyczną. Oprócz tego mamy bardzo duży dział broni czarnoprołowej, która aktualnie nie wymaga zezwolenia, natomiast dużo trudniejsza w obsłudze, a dzięki członkostwu w stowarzyszeniu wymieniamy się informacjami, jak to zrobić, żeby zrobić to dobrze, bezpiecznie i zgodnie ze sztuką. Oprócz tego organizujemy różnego rodzaju imprezy, na których można jakby w formie pikników rodzinnych szerzymy kulturę strzelecką w Polsce. Witamy na stoisku Śląskiego Stowarzyszenia Miłośników Broni. Nie wiem, tutaj możecie zobaczyć po prawej stronie naszą broń długą, posiadaną przez członków stowarzyszenia. Oczywiście przeróżne. Mamy też broń czarnoprochową, broń krótką. Jesteśmy stowarzyszeniem o charakterze kolekcjonerskim. Dzięki członkostwu w naszym stowarzyszeniu możecie uzyskać pozwolenie na broń. Spotykamy się na strzelnicach w województwie śląskim, strzelnica Kulowa Dębina w Żorach. Mamy też wiele innych zaprzyjaźnionych strzelnic. Jeżeli chodzi o samą informację, jak dostać się na daną strzelnicę, jest to wszystko podane na naszym forum internetowym www.ssmb.fora.pl w dziale spotkania i wydarzenia. Na każdym spotkaniu są koledzy ze sprawnieniami prowadzącego strzelanie, więc bezpieczeństwo jest zachowane. Można miło spędzić czas. Jeżeli chodzi o same koszty strzelania, jest to w przypadku strzelnicy kulowej Dębina 10 zł od osoby za wejście. Odnośnie samej amunicji, no wiadomo, my nie mamy koncesji ani tego typu rzeczy, więc po prostu trzeba się dogadać z danym właścicielem broni i amunicji odkupić. To tyle, dziękuję. Pozdrawiam cię, Ciechanie. Tak, dokładnie. Model 29 kaliber 44 Magnum, używany i znany głównie z powodu próżnego Harego, czyli inspektora Harego Callahana, granego przez Clinta Eastwooda. Sześć naboi w bębnie, moc dosyć zacna, lufa 6 cali. Tego czasu, kiedy brudny Harry był na topie filmów w Stanach Zjednoczonych, to był najbardziej popularny rewolwer kupowany do samoobrony. No, w dzisiejszych czasach jest dla twardzieli do noszenia, natomiast fakt jest faktem, że wystarczy jeden strzał celny, nie trzeba poprawiać. To jest rewolwer marki Taurus, model Ragging Bond, kaliber 4.5-4 Kasul. To jest rewolwer myśliwski, używany do polowań. Jego moc, prawie 2700 dżuli, pozwala w zasadzie obronić się przed każdą zwierzyną. Jest używany bardzo często jako backup. 5 naboi w bębnie, pojemność. Używany jako backup na przykład przy polowaniu na białe niedźwiedzie. Jeżeli myśliwy spróbuje, a niedźwiedź go zaatakuje, to jest to rewolwer, który myśliwy skutecznie może się obronić przed nawet szarżującym niedźwiedziem. Moc jest taka, że wywraca każdą żywą istotę.
jest